dzisiejszym odcinku Jazdy Próbnej będziemy gościć wicemistrza świata w ściganiu się na skuterach wodnych. A w pitstopie ponownie odwiedzimy specjalistów od usuwania drobnych uszkodzeń lakierniczych. Dzisiejszy odcinek jazdy próbnej będzie wyjątkowy, ze względu na to, że przejedziemy się czymś zupełnie innym. Przepraszam, przepłyniemy skuterem wodnym, ponieważ jest ze mną Mateusz Stańczyk, wicemistrz świata w ściganiu się właśnie skuterami wodnymi. Opowiedz nam troszeczkę o sobie, o swoich osiągnięciach. Od czego to można by zacząć? No pływam już od 10 ponad lat. Ścigałem się w klasach amatorskich bez uprawnień, na przykład na ściganie się, bez licencji. Były jakieś z tego osiągi, więc w wieku 16 lat zdobyłem licencję na ściganie się. I od 2007 roku zacząłem się już ścigać jak zawodowiec. Moje osiągnięcia to wicemistrz Polski skuterów wodnych 2009 oraz wicemistrz świata roku 2010. Masz przy sobie skuter, który jest tak naprawdę bardzo dużo wart ze względu na to, że ma bardzo dużo pod maską. Opowiedz nam o nim. Jest to Kawasaki Ultra 300X. Jest to model 2011, więc najnowszy. Silnik jest to 4 osów o mocy 300 koni w standardzie. Ścigam się nim na zawodach już od dobrego miesiąca i nie było takiej opcji, żeby nie zająć pierwszego miejsca. Jest to naprawdę znakomity sprzęt, bardzo szybki, który naprawdę wyprzedzi każdego. Ale z tego, co mi wspomniałeś przed programem, to nie tylko to, że zajmujesz pierwsze miejsce, ty ich po prostu dublujesz. Możliwe i też i dubluję, ponieważ jest to nowy sprzęt. Kiedyś się ścigałem na klasie dwusuwach, jak widzisz, na którym teraz siedzisz właśnie. To jest twój poprzedni. Mój poprzedni. Dwa razy mniej mocy ma. Był cięższy był do prowadzenia. Czyli ile on ma koni? W granicach 180, to jest 1-2 litra tylko, ale pływam już od nim, pływam na nim już od 7 lat, więc po co zmieniać coś, co jest dobrze się płynie, prawda? Oczywiście. To tak nagle naszło, mówię, a spróbuję, jakiś nowy weźmiemy i nagle dało radę, bo ponieważ mniej męczy ten skuter mnie, duble są, tym się różni, że jak wyleci już skuter na starcie, to cały czas jest płachta wody, płynie się naprawdę przyjemnie, a nie się stresuje, nie walczysz z nikim, ponieważ wiem, że nie ma żadnego zagrożenia i nie muszę się stresować oraz spieszyć. A jak są jakieś duble, to już powalczę sobie, to już dla zabawy, żeby nikt z tyłu mnie nie dogonił. Powiedz naszym widzom, jeżeli chcieliby uczyć się jazdy na takich skuterach wodnych, od czego mają zacząć? Skuter wodny, tak można porównać, to jest jak samochód. Trzeba mieć też i uprawnienia na wodzie, jak i na ulicy. Jakie to są uprawnienia? Jest to młodszy patent sternika motorowodnego. To jest upoważnia człowieka, który może pływać skuterem wodnym do danej pojemności i do danej mocy. Na przykład 80 koni to jest maksymalnie, na którym może pływać. Tak jak na przykład powiedzmy B1. Tak? Ile godzin trzeba wypływać? W granicach 50 do 100 nawet godzin trzeba to wypływać, że już naprawdę już się umie, zna się sprzęt, wie jaka to jest moc i jak to reaguje na gaz. Wtedy przechodzimy na wyższy stopień, znaczy można powiedzieć najwyższy, na starszy patent sternika motorowodnego i to pozwala... Nie mamy ograniczeń. Nie ma ograniczeń, tak jak teraz, prawda? Jest trzecia klasa, ale to już jest właśnie dla zawodników, tak jak ja. Jest licencja po prostu, która upoważnia do wystartowania w Mistrzostwach Polski, a w Mistrzostwach Świata skuterów wodnych. A powiedz mi, z jakimi kosztami to się wiąże? W jakiej cenie już możemy kupić sobie skuter wodny? Ile musimy wyłożyć pieniążków, żeby zarobić sobie taką, może nie licencję, ale najpierw sternika młodszego? Żeby mieć sternika młodszego, niecałe trzeba wydać 1000 zł w granicach, tak jak na prawo jazdy. I to jest na całe życie? To jest na całe życie. Kurs trwa w granicach 2 miesięcy. Jest potem z tego jakby egzamin. I wtedy na czym ten egzamin polega? Trzeba wiedzieć, jak zachowywać się na wodzie, jak na przykład płynie jakiś statek, czy żeby nie robić fali. Trzeba uważać na przykład, jak nam podpływamy przykładowo na motławę, albo gdzieś jest jakby teren zabudowany, można powiedzieć, tak? Tam, gdzie się nie robi fali, szybko się nie płynie i nie stwarza się zagrożenia, bo niektórzy pływają na kajakach lub coś, robiąc im fale, stwarzamy im zagrożenie na życia, prawda? Więc to jest mocno karalne. Na wodzie, jak już się wypływa nam na morze albo na ocean, obojętnie gdzie, to można zasuwać ile się chce, ponieważ żadnych tam praw, żadne prawa tam nie obowiązują.
można, za czerwone się nie dostaje mandatu, za złamanie jakichś zasad na wodzie też nie, więc tylko po prostu trzeba się dostosować do odpowiedniego miejsca, jak się gdzieś pływa. Ale może nie zrobić sobie krzywdy innym ludziom i już tak, jest trzeba okay. Być, trzeba mieć właśnie w tej głowie układane, że może zrobić krzywdę komuś innemu, robiąc to dla siebie przyjemność, prawda? Na zawodach jest tak, że jest jedna osoba, która doda więcej gazu, a druga osoba, która mniej doda gazu. Ponieważ jeden wie, że może się stać coś strasznego, więc nikt nie leci na śmierć i życie. Na przykład tak powiedzmy, jak ja płynę na boi, płynie na boje 10 zawodników, na jedno boje zawracają. Jeden mu się poślizgnie noga, zrobi bączka, drugi z całą prędkością przeleci przez niego. Więc to jest bardzo wielkie zagrożenie dla skutera, jak i dla człowieka, prawda? Więc trzeba mieć troszeczkę w tej głowie poukładane, żeby wiedzieć na przykład, kiedy odpuścić. Bo jak wiecie, że jeszcze się da radę, to można dodać gazu, ale jak widać, że już jest niebezpiecznie, tak jak na przykład na zawodach, był teraz wypadek w Nysie, zrobił niechcący kolega bączka, a drugi chciał go wyprzedzić i w trakcie robienia bączka on wyprzedzał i przepłynął po koledze. Dobrze, że chociaż puścił kierownicę, bo kierownicę urwało, cały przód rozwaliło. Ale jest żyje. Także mimo wszystko trzeba znać pewne zasady. My tutaj mówimy o tym, że to ma 300 koni, że jest szybki, ale uświadomcie sobie, drodzy widzowie, jak bardzo szybki. Trzymając się takiej osoby, jeżeli płynie się takim skuterem, to po prostu wiatr w oczy. Ile sekund mamy do setki? To w zależności od mocy i sprzętu, prawda? Ten, który teraz właśnie pływamy, który ma 300 koni ponad, 3-4 sekundy osiąga prędkość do 100 km na godzinę. To jest ogromna moc, to jest ogromna prędkość, ale są jeszcze szybsze, a więc nawet szybsze od motorów. Są szybsze od motorów, ale nie prędkością maksymalną, tylko prędkością przyspieszenia. Od zera do setki. Od zera do setki to na przykład mamy jeszcze taki jeden sprzęt, Kawasaki 15F, to jest ten sam silnik jak tutaj, tylko już bardziej podrasowany, turbo, wymienione tłoki, wszystko jest zrobione już na i tam macie rajdowe. Około 400 koni. Granica 400 koni jest to wyświetlone na Hamoni, więc tam nie ma żadnych oszustw. I na ostatnich prędkościach, na testach osiągnął 128 na godzinę i do tej setki miał 2,8-2,9. Ale ten silnik mieliście Państwo przyjemność zobaczyć w poprzednim odcinku, ponieważ go pokazywaliśmy, byliśmy u Was w warsztacie, jak wygląda taka budowa takiego skutera, ale co jeszcze? Na co Ty musisz zwrócić uwagę podczas jazdy, jeżeli chodzi o balans ciała, jeżeli chodzi o przyspieszanie i nawet o skakanie? To też tak jest jak w krosie albo i w quadach. Tutaj są fale, tak jak na przykład jak są w krosach są dziury albo coś. Trzeba to, jak skuter skacze albo jak cross skacze, to trzeba amortyzować skok, żeby dalej nie skakał, prawda? To wstajemy na nogach i przy każdym skoku amortyzujemy... Uginamy nogi. Uginamy, amortyzujemy skok, żeby skuter dalej nie skakał, tylko zaczął ciąć wodę, tak? Na zakrętach trzeba jest, na zawodach najczęściej, jak na przykład płyniemy z bardzo dużą prędkością, bo dla zabawy przy 50 godzinie to nawet nie trzeba się ruszać, bo to nic się nie stanie, ale przy prędkościach 120 godzin, jak się wchodzi zakręt pod kątem 90 stopni, nawet po 180, to trzeba się położyć. Kolano trzeba położyć. Nawet kolano położyć. I ciało w lewo, ponieważ jest siła odśrodkowa i ciało, gdy skręcamy w lewo, odpycha nas w prawo.
i żeby nie zlecieć skutera, musimy się mocno trzymać siedzenia, ścisnąć jakby i położyć się w lewo i do przodu, żeby nie wylecieć. No właśnie, razem. Ale jeżeli nie będziemy dotykać gazu, wówczas ten skuter nie będzie nam skręcał. Ponieważ jest tutaj z tyłu jest turbina, jest śruba, która jest krata wlotu, przez którą wchodzi woda i przy dodawaniu gazu śruba się kręci, która wypluwa tą wodę. Tak. Gdy gazu nie ma, woda nie wlatuje, śruba nie wypluwa, nie ma reakcji. Aha, czyli o tym musimy pamiętać, dla bezpieczeństwa. Mamy oczywiście kluczyk, immobilizer, mamy również rękawiczki, o ubiorze już za chwileczkę powiemy. I co to jest? To jest zrywka, to jakby kluczek do samochodu, którą wkładamy sobie bezpośrednio, wkładamy ją pod tutaj do zrywki, wkładamy ją do zabezpieczenia i normalnie wciskamy guzik start i skuter odpalony został. Jeszcze w niektórych modelach, jak na przykład tutaj, jest taki kluczyk zwany immobilizer. To jest jak, że nikt skutera już nie ukradnie, mimo że zrywkę ma, to może sobie wciskać start i nie ukradnie skutera. Więc to jest zrywka bardzo ważna, którą się wczepia do środka, on wtedy komputer aktywuje i wtedy dopiero można wcisnąć start. Naszym widzom może o ubiorze, ponieważ twój ubiór nie jest zwyczajnym ubiorem. Może nawet podciągnę się trochę, abym całkiem nie odpłynął. Co jesteś ubrany? No to jest coś tak jakby ciuchy ochronne, które woda i tak się dostanie do środka, ale na przykład ochraniają nas przed siniakami, przed obiciami. Są jeszcze też specjalne takie, z tyłu ma się podkolanniki, które chronią całe łydki. Buty to są zwykłe piankowe, żeby tylko woda się nie dostała i żeby kamieni nie było niewygodne, żeby chodziło się normalnie. Rękawiczki to podstawa, żeby na zakrętach jak wyrwie, to żeby ręka się nie ześlizgnęła i nie polecieć do tyłu. Podstawową rzeczą, która jest na zawodach w trakcie pływania, to jest zawsze, to jest ubiór, jak masz ty właśnie kapok. To każdy ma taki kapok. Ja mam troszeczkę bardziej pianka zaawansowany, który jakbym wpadł do wody, to amortyzuje mi wypadek, albo jakby ktoś miał przepłynąć po mnie po plecach, więc to się nazywa taki żółw, pancerz, który chroni też i plecy, i kość ogonową, w trakcie, że nie jak będzie wypadek, żeby można było coś uratować. Jeszcze jedna rzecz jest, którą tutaj nie mamy, to jest tylko na zawodach, to jest kask. Zwykły, krosowy kask, żeby w trakcie, jak na przykład wypadniemy do wody... Ale on może uratować życie. Może uratować życie jak najbardziej, ponieważ był taki niedawno wypadek, miał właśnie tata, więc bardzo dużo mu to pomogło, bo wypadł ze skutera, został przejechany. Kapok jest dziurawy z tyłu, mimo że taki jest mocny, to i tak został przedziurawiony oraz kask został pęknięty. Ale całe szczęście, tak jak widzieliśmy tydzień temu, tacie już nic nie jest, ponieważ zachował pewne zasady. I jakie to są zasady? Jeżeli spadniemy, jak musimy się zachowywać? Jeśli spadniemy do wody i można powiedzieć, że kontaktujemy jeszcze, wiemy co, czujemy ból lub nie, zawsze podnosimy rękę do góry, żeby podpłynął do nas ratownik i zapytał się, czy nas nic nie jest. Bierze nas na taką wielką platformę, sprawdza nas, czy nic nam nie jest, czy nic się nie stało. Wyścig zostaje przerwany w trakcie, jak już jest, jak start jest i w trakcie startu to się stało, to wyścig zostaje przerwany dla bezpieczeństwa, bo jak... A jeżeli one już pojechały, nie zatrzymujemy nikogo, jest... no bo już przejechały, nie ma zagrożenia. Jest żółta flaga informująca, że był wypadek i jest zakaz wyprzedzania. Jest po prostu, płyniemy z stałą prędkością, powiedzmy 50-60 na godzinę, flaga mija i dopiero znowu zaczynają się wyścigi. Aha, super. Jest dla zabezpieczenia, żeby nikt nie wyprzedził, że nie czyli wykorzystał. Czyli są twarde zasady, jest kultura. Jest kilka flag, które tam na zawodach są bardzo ważne, na przykład niebieska flaga, to jest też bardzo ważne, to jest przy dublowaniu. Informuje zawodnika, który płynie,
że jest już dublowany i musi ustąpić drugiemu zawodnikowi, który płynie pierwszy, żeby nie stracić podium, prawda? Bo gdy blokuje jeden, ktoś płynie pierwszy i dubluje już tego ostatniego jakby i on go hamuje, to następny dogania. A na zawodach są... Równe szanse. Są równe szanse, ponieważ są dwa slalomy. Aha. Na wyścigach, powiedzmy, płyniemy sobie lewo, prawo, prosta, lewo, prawo, to potem spływamy z jednej boi, jest rozgałęzienie i są dwa slalomy. I wtedy można wykorzystać swoje umiejętności i moc, prawda? Na przykład jak ktoś blokuje nas w trakcie wyścigu, to na slalomie jak poleci na przykład, powiedzmy, na cztery niebieskie boje, to ja polecę na cztery zielone boje. I wtedy wyjdę z głównej drogi i wtedy mogę go wyprzedzić, prawda? Bo nie, na przykład jak ktoś popłynie na niebiesko i będzie hamowany przez tego dublera, to ten co był drugi, obydwóch może wyprzedzić. I to też jest właśnie nie fair, dlatego flaga niebieska jest bardzo jest ważna i trzeba na nią reagować, jak i na flagę żółtą, czerwoną oraz czerwona. I czarną. Czerwona to kategoryczny zostaje, zostaje przerwany wyścig. Musiało się coś poważnego stać, powiedzmy falstart może być. Gdy jak jest falstart, to zawodnik jak startuje, ma zrywkę w górze. I aha, dopiero jak wszyscy wypłyną, wkłada dopiero zrywkę tu do komputera i dopiero odpala, jak już wszyscy popłynęli. Dlatego muszą być falstarty, są bardzo ważne, więc lepiej już wystartować później, niż potem stać i dopiero wkładać, jak już wszyscy popłynęli, prawda? Aha. A ostatnia flaga, to jest czarna, to jest, która dyskwalifikuje zawodnika. Na przykład, powiedzmy, nie dostosował się do flagi niebieskiej. Powiedzmy, ja płynę i jest niebieska flaga dla tego zawodnika i nie chcę mnie przepuścić i mnie go następny, to do kogo potem będę miał pretensje, jak będę drugi na podium, prawda? Przez tego zawodnika, więc powinien dostać po trzech na przykład informacjach niebieskiej flagi, dostaje czarną, dostaje dyskwalifikacja, proszę spłynąć. Do widzenia. Do widzenia, nie będzie pan robił tutaj, stwarzał problemów dla innych, prawda? Jakie są później konsekwencje? Może podchodzić do kolejnych zawodów? Może, to jest dyskwalifikacja w zależności zrobi. Co zrobił. Jak powiedzmy, że nie dostosował się do flag, na przykład falstart, to nie włożył zrywki. To jest dyskwalifikacja na zawody tylko. Do następnych może wystartować. Na przykład jak zachowa się niebezpiecznie, powiedzmy, będzie agresywny wobec sędziego, wobec zawodnika. Tak jak i w szkole. Może być wyrzucony ze szkoły, albo zostać zawieszony. Tak jak na zawodach. Zostanie zawieszony na przykład na okres 3-4 tygodni, albo na rok nawet może dostać. Ale jeżeli rzeczywiście spadniemy z tego skutera, musimy chyba zająć odpowiednią też pozycję, jeżeli spadamy do wody, bo jak nas rozciągnie, wówczas możemy się połamać. Szczerze, nie ma czasu na takie rzeczy. Wpadasz do wody, to jest reakcja jednej sekundy, dwóch. Nie wiesz, co się dzieje, tak, prawda? Słyszałem, że można skakać po tej wodzie jak żabka. Można skakać jak żabka. Przy dużej prędkości, ale często jest tak, że po prostu zanurza się, wpada do wody. Nie najlepiej, żeby wpaść, to nieważne. Jak bolesny jest to upadek, powiedzmy. Bolesny jest, tak jak walnięcie się o beton. Woda jest też twarda, przy wysokiej prędkości woda jest jak beton, prawda? I może to jest jeden z bardziej bezpiecznych sportów, które znam ja, bo jak wpadnie się do wody albo coś, to można nogę sobie można najwyraźniej skręcić albo coś, nic się nie stanie, prawda? Jak to tylko wpadnięcie do wody, a nie... A jednak na ulicy możemy zginąć zawsze. Prędzej. Prędzej można zginąć i większych obrażeń można dostać, prawda? Lecz już przepłynięcie na skuterem uczestnika, to już jest to większe zagrożenie, prawda? Pęknięcie kości, pęknięcie żeber, pęknięcie szczęki może być, prawda? Więc też miałem takie wypadki, byłem... uczestniczyłem w tym wypadku, kolega ścinał boje, ja troszeczkę chciałem bardziej i stuknąłem się i uderzyłem go w kostkę, urywając mu ją, nie? Wiem, że to wypadek był bardzo poważny, więc nie dostosował się też i do zasad i wina była z obydwu stron, ponieważ mógł mnie puścić, bo była walka bardzo zacięta, ale walka to nie odpuszcza się, prawda? I też może być zagrożeniem wypadkiem, ale tylko wypadek może być od kolan w dół, prawda? Bo skuter i tak, jak wpłynie, to uderza od razu w nogi, dlatego są najważniejsze te ochraniacze. Są z takich bardzo... Czyli jeżeli mimo wszystko ktoś myśli i zastosuje się do pewnych zasad, to może bez urazów i bez problemu bardzo długo jeździć. Bez problemów. Zawody już trwają 10-15 lat trwają i nie było żadnego wypadku śmiertelnego. Złamanie ręki, nogi, to jest jak na co dzień, prawda? Lecz takiego śmiertelnego wypadku to nie było żadnego jeszcze za mojej kadencji, jak pamiętam. Mimo wszystko jest to na pewno bardziej bezpieczny sport od tego na drogach. Drodzy widzowie, sami widzicie, że zaczyna padać deszcz, a więc my troszeczkę się tutaj na wodzie pomoczymy, żeby pokazać wam, co tak naprawdę mamy tutaj pod maskami.
I zapraszam Was już za tydzień. W naszym programie zobaczycie dosłownie wszystko i wszystkim się przejedziemy. Dziękuję Tobie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia już za tydzień. Dzisiejszy pit stop z Robertem poświęcimy na dokładnym czyszczeniu auta i polerce samochodu. Ale to nie będzie takie normalne czyszczenie auta. Robercie, powiedz nam, na czym ono polega. Wykonamy zabieg autodetailingu, bardzo dokładnego, precyzyjnego, wręcz pedantycznego wyczyszczenia samochodu. Zajmiemy się przywróceniem walorów estetycznych tego auta, zakonserwowaniem auta, przedłużeniem jego żywotności i podniesieniem jego wartości. Bo z brzydkiego samochodu zrobimy ładny samochód. Wybraliśmy biały samochód, jest to Skoda Octavia. No, ona już przeszła ten proces niedawno. Tak, 2 miesiące temu, około 3000 km temu, był wykonany zabieg autodetailingu na tym samochodzie. I chciałbym, żebyście zobaczyli, że mimo że samochodzik wygląda bardzo ładnie, samochód się mniej brudzi i łatwiej go wyczyścić. Ale mamy drogi, jakie mamy. Jeździmy tymi samochodzikami, te zanieczyszczenia osadzają się na samochodzie. Są to plamy z owadów, plamy ze smoły i asfaltu. Czyli plamy... lampy, proszę bardzo, zobaczcie. No tak, powierzchnia Państwo. Czołowa, pas przedni, maska, szyba przednia, obudowy lustery. Wystarczy przeciągnąć się ręką, aby zobaczyć ta smoła z i lot na rdza. I lot na rdza. To na czym ona polega? Lot na rdza. W samochodach wyposażonych w tarczowy układ hamulcowy. Jak hamujemy, pocieniają nam się klocki. Czarny pył osadza się na felgach, ale pocienia się też tarcza hamulcowa. Metalowy element jest coraz cieńszy. On nie wyparowuje. Czyli te opiłki, te gorące, roztopione opiłki gorącego metalu wtapiają się w powierzchnię auta właśnie w tych okolicach za kołem. W szczególności na jasnych samochodach. Grudy. To widzimy prawdopodobnie tego nie smołę. Idzie tak wyczyścić. To jest smoła, ale plamki, które są rude, są prawdopodobnie pochodzenia z tarcz hamulcowych, czyli z lotnej rdzy. Do nas przyjeżdżają samochody francuskie z plastikowymi błotnikami. I przychodzi do nas trochę zdezorientowany klient. Mówi, proszę pana, ja mam plastikowy błotnik, a na nim mam rdzę. Jak to jest możliwe? Jak jest możliwym, żeby mi rdzewiał plastik? Oczywiście nie rdzewieje mu błotnik. Ma wtopione opiłki z metalu. Usunięcie tych zanieczyszczeń zdecydowanie ułatwi i przyspieszy polerowanie. Zapewni też to, że te brudki, które tutaj są, nie będą się zabierały w gąbkę tarczy polerskiej, więc nie będą rysowały. Efekt będzie lepszy, proces będzie krótszy, a cały zabieg będzie trwalszy. Mało tego, usunięcie tych zanieczyszczeń już częściowo przywróci połysk temu samochodowi. Na tych zanieczyszczeniach światło, które odbija się od samochodu, ulega rozproszeniu. My to odczytujemy jako samochód matowy. Jeżeli nie dojdzie do rozszczepienia światła, wówczas ta wiązka skupionego światła odbije się i ludzkie oko odczyta to jako połysk. Warto to zrobić. Ja uważam, że jest to konieczne. Białym aucie będzie najlepiej widać. Na białym będzie widać. Ponieważ ten samochód miał robiony zabieg detailingu, chciałbym Ci pokazać silnik i komorę silnika. Po tych 2 miesiącach i 3000 km normalnej eksploatacji auta, proszę, żebyś spojrzał i popatrzył. Samochód ma około 100 tysięcy przebiegu. 100 tysięcy? 100 tysięcy przebiegu i 3 lata. 30 tysięcy. Widzimy, normalne zakurzenie.
prawda? Jakiś robaczek tutaj gdzieś wpadł, się czyli wysuszył. Czyli to, że wyczyściliśmy, to nie oznacza, że za chwilę ten silnik i to wszystko, całe wnętrze będzie brudne, ale te preparaty trzymają i ten samochód jest czysty. Zakurzył się owszem, właśnie, ale ogólnie jest czysty. Zobacz, sam zrobiłeś ten efekt, który ja chciałem pokazać. Przetarłeś paluszkiem, moglibyśmy wziąć ściereczkę, wytrzeć i uzyskamy ten pierwotny efekt nowego samochodu. Czyli to nie są jakieś tłuste środki, które przyciągają kurz, tylko... To są preparaty pielęgnująco-konserwujące, przedłużające żywotność auta. Bo teraz ten brud, który tutaj się dostał, nie ma bezpośredniego kontaktu z tymi tworzywami sztucznymi, z tymi elementami samochodu, tylko ma kontakt z powłokami ochronnymi. Ta degradacja tych powierzchni najpierw będzie przebiegała w powłokach pielęgnująco-konserwujących. Dopiero kiedy one zostaną zdegradowane, zniszczone, zestarzone, dopiero zacznie być degradowany element samochodu. Więc dzięki temu przedłużamy żywotność. A więc podsumowując, czyszczenie, które teraz nastąpi i które nastąpi dzięki Mariuszowi, zobaczymy, jak na białym samochodzie tak naprawdę schodzą te wszystkie brudy, a w tym pomoże nam, tak jak wspomniała Mariusz, i wyczyści Skodę. Zobaczcie Państwo, na czym to polega, jak wygląda precyzyjne czyszczenie tej naszej Skody preparatami, a już za chwileczkę widzimy się na polerce tegoż właśnie Forda Focusa, który tak naprawdę jest niesamowicie porysowany. Spójrzcie, na czym wygląda profesjonalne czyszczenie Skody Octavii. Thank you.